w ogóle to w środku mamy 12,7 stopni Celsjusza. Okazuje się, że plany płynięcia od godziny 4, kiedy to już się robi widno, wzięły w łeb, bo wprawdzie jest prześlicznie, ale o 4 jest jeszcze dopiero się robi widno i za ciemno, żeby wypatrywać znaków. A teraz jest wprawdzie już po wschodzie słońca, które wzeszło dokładnie przed chwilą, przed 10 minutami, które nocko w Bojbibop spędził właśnie przywiązany, przycumowany do tego krzoka, ale jak widzicie, horyzontu prawie nie widać, jest mgła, wiatru nie ma, więc też nie bardzo jak się płynąć i troszkę słabo widać te całe boje, więc będziemy zaczynać niestety koło 6 może. Godzina 14:22. Wiatr znów się budzi, a my żeglujemy dalej. Tutaj oznaczenie, że farwater trzeba tutaj w tym kierunku popłynąć. Od poprzedniego znaku, który był na drugiej stronie, wiatr się odkręca. A młoda siedzi w środku i rysuje komiksy. Młoda, uśmiechnij się. Dziękujemy za wyszczerz. Troszkę czerwona, bo się chyba troszkę spiekła. No, panorama Torunia. Żegnamy Toruń, nie zatrzymując się nawet, ale kiedyś tu przyjedziemy i pozwiedzamy miasto, w którym przegapiliśmy farwater, zakręt za wyspę i dwa razy wyrypaliśmy się na mieliznę. Za drugim razem tak, że nie dało się, już musieliśmy zawrócić i z powrotem opłynąć wyspę. Szkoda, że tego nie sfilmowaliśmy, ale byliśmy za bardzo w panice. I co tu jeszcze powiedzieć, w którym nie wszyscy nam odmachiwali, ale część ludzi machało do nas jako pierwsi i w którym wiatr w krytycznej chwili zmienił się tak, że nie musieliśmy lawirować i uniknęliśmy dzięki temu jakichś tam scysji ze statkiem. Dzisiaj udało dotrzeć do Gniewu, to byłoby fajnie. Wczoraj minęliśmy Bydgoszcz. Jak zwykle wiatr się odkręca tak, żeby być przeciwny. Akurat jest wschodni i byłoby bardzo fajnie, tylko nie na tym odcinku rzeki. Bo akurat zgrał się tak, że Wisła zakręca, no i wschodni wiatr nam niezbyt odpowiada. A tak w ogóle to jest jedna z nielicznych chwil, w których wieje. Bo przeważnie jest cisza, spokój, nawet czasem trzeba wiosłować, żeby mieć jakąś sterowność, jakąś prędkość, nie wrypać się na ostrogi, takie jak ta. Więc krótkie halsy,
żeby utrzymać się w farwaterze, czyli w torze wodnym, bo czasami ten farwater jest bardzo wąski. Znaki wodne czasami kilka razy było tak, że znikły. Albo trzeba było płynąć bardzo precyzyjnie, na co żaglówce wiatr nie pozwala. Znak odejścia szlaku żeglugowego od brzegu. No i tam jest gdzieś znak, do którego trzeba płynąć. Ale go nie widzę. Dobra, wietrze. Wprawdzie wiejesz nam w mordę, ale dobre i to, że chociaż wiejesz czasami. Mamy sterowność. Na zatokę! A wy dokąd? Z zatoki? Przed nami most w Grudziądzu. Przynajmniej jest dobrze oznaczony. O, to jest nasz farwater. Wprawdzie powinienem płynąć o tędy, ale myślę, że wybaczą mi, jeśli popłynę tą częścią, bo jest wyżej. 7,2 metra. Wprawdzie Cowboy Bebop ma trochę więcej. Maszt razem z pokładem. Ale to jest nad maksymalnym stanem wody. W Bydgoszczy przeszliśmy nad, znaczy pod 5,55 i tego się będę trzymał. Pod mostem pewnie będzie w mordę wiał. Jak ja tego nie lubię. Jak myślicie? Robimy zwrot na wszelki wypadek i to szybko. Nie no, już teraz widać, że przejdzie. Och, oby wszędzie takie mosty. I maszt znowu widzi błękitne niebo. Myślę, że podobnie jak mnie, jemu też ulżyło jednak, mimo tych wszystkich napisów. Grudziądz. Pięknie usytuowane wieżowce. Chciałbym tam mieszkać i oglądać, na 10 piętrze mieszkać i oglądać zachód słońca nad Wisłą. A to ja o poranku w różowych okularkach, ponieważ nie wyznaję się na technice i nie wiem, jak zmienić szkła na ciemniejsze. Ale mam nadzieję, że znajdę kogoś, kto mnie tego nauczył. A to wampir. Wampir, powiedz dzień dobry do kamery. No, most wygląda na bardzo wysoki. Ciężarówka na nim jak zabaweczka. Problem w tym, że musimy przepłynąć tamtędy, gdzie jest to niebieskie rusztowanie, które w stopniu znacznym wysokość mostu obniża. Niestety pozostałe części, przy których nie ma tych rusztowań pod spodem, są zablokowane przeważnie przez jakieś barki i różne rzeczy. Aj, cholera jasna! Leć tam, leć tam!
zagapiłem, cholera jasna. No dobra. Nie było dobrych zdjęć, bo omal się nie rozwaliliśmy o barkę. Dziecko dorysowuje oczy i minki jajkom. Będą na nas patrzeć z wyrzutem, gdy będziemy je jeść. No i sam gniew. Szlak prowadzi prosto do promu, gdzie jest podniesiona lina. Cholercia. Mam nadzieję, że nie zahaczymy. A tu inny widok na gniew. Załoga promu zaczekała, aż przepłyniemy i dopiero wtedy zaczęła podnosić linę, za co chwała im i dzięki. Zatopiona ostroga była i nieźle nas wytrpało. A przy okazji zobaczyliśmy czaplę. Silnik wyzionął ducha, niestety, co mnie martwi. Nie jest dobrze, bo wyciągnął nas z wielu opresji i przechodzenie pod mostami nie będzie teraz takie łatwe. A tak wygląda Iria przebierająca się w kostium kąpielowy. Silnik się z grubsza dało naprawić. Ale jest zrobione tak samo, jak było poprzednio, czyli kiedyś puści. I to najbardziej wrażliwa część, czyli osadzenie śruby. Nie wiem, czy to dobrze widać, to znaczy na pewno nie widać dobrze. Ale tam stoi poduszkowiec. Patrzcie, jacy oryginałowie się tu trafiają. A poszedł jak przecinak. To inne ujęcie na nasze miejsce noclegowe. No to takie małe podsumowanie wczorajszego dnia, bo wieczorem byłem już za bardzo zmęczony. Myślałem o tym, żeby tylko zjeść i spać. Nareszcie wiało tak, jak powinno wiać, czyli bocznie albo w plecy. Zrobiliśmy naprawdę sporo kilometrów. Gdyby tak wiało od początku, podróż byłaby o 2 dni krótsza. No cóż, minęliśmy Tczew. Pod mostami się zmieściliśmy. Ale jak dla mnie Tczew to jest miejscowość do zaorania. Zostaliśmy 2 razy zbluzgani od najgorszych przy użyciu słów powszechnie uznanych za obelżywe i raz obrzuceni kamieniami. Wszystko za sam fakt, że po prostu przepływamy obok. No, postanowiliśmy trochę na Katarynie popełznąć, ale zaczyna się zrywać wiatr, więc trzeba będzie chyba przejść już całkiem na żagle na najbliższe kilka godzin. Zwłaszcza, że silnik musimy oszczędzać. Tyle, że most przed nami. Mam nadzieję, że to już ostatni, ale dobrze oznaczony. 8 metrów, więc starczy nam z nawiązką na maszt. Dziwne. Nie wygląda mi to na 8 metrów. Mnie też. Dlatego się wystraszyłam.
Czyżby tutaj był wysoki poziom? Nie wiem, czy to łapie, ale na GPS-ie widać już Zatokę Gdańską. Smacznego. Tam gdzieś być Zatoka Gdańska. My tam płynąć. Czyżby otworzył nam się widok na zatokę? Do ujścia już coraz bliżej. Dreszczyk emocji po pleckach chodzi. I człowiek odruchowo wypatruje lądu po drugiej stronie. Aż się zdaje, że widać góry jakieś czy coś w tym rodzaju. Takie pierwsze wrażenia szczura lądowego, szuwarowego. Irja dzielnie steruje. Uśmiechnij się, zwierzak. Za nami ujście Wisły. A do naszego portu w tamtą stronę.